Witajcie, cieszę się, że chcecie ze mną spędzić te kilka minut. Szczypta miłości Amandy Prowse to powieść obyczajowa, dzięki której zabiorę Was w świat wielkiej miłości, trudnych wyborów, skrywanych sekretów. I chyba tę książkę najlepiej podsumowuje zdanie, które znajduje się na samej górze okładki, a mianowicie tej książki nie da się nie pokochać absolutną miłością. Generalnie, jak widzicie, książka jest przepięknie wydana. Na zakładkach znajdują się wcześniejsze powieści tej autorki, które być może znacie, ja czytałam Córkę doskonałą. Książka składa się z prologu oraz 23 rozdziałów, ale ja zatrzymam się jeszcze na okładce, bo muszę wyznać, że wydawnictwo kobiece, cały zespół tego wydawnictwa naprawdę super oddali klimat tej książki. Oto w tyle widzicie cukiernię Mayfair Bakery, która wzięła swoją ogólną nazwę od ekskluzywnej dzielnicy w Londynie, w której się znajduję. A w lewej witrynie szyld Plum Patisserie Pro. W jej kierunku idzie elegancko ubrana kobieta, której wiek, wiecie, tak na oko trudno jest określić. Zapewne gdyby do książki dodano zapach, to poczulibyście nutkę perfum od Chanel, które mieszałyby się z aromatami wypływającymi z cukierni. I właśnie w takim świecie luksusu, pełnym smakołyków, poznajemy główną bohaterkę Pru oraz jej kuzynkę, a zarazem wspólniczkę Millie. Autorka zdobyła moje serce już od pierwszych rozdziałów. Bardzo podobało mi się to, w jaki sposób opisuje świat otaczający Pru i ją samą. Były takie momenty, że miałam wrażenie, że razem z nią wymykam się z jej apartamentów na dół do cukierni, aby piec z nią ciastka, bo jeżeli możecie sobie to wyobrazić, to było tak, część kamienicy, na dole była cukiernia, tam gdzieś oczywiście z tyłu całe zaplecze, a powyżej znajdowały się takie małe mieszkanka, które zajmowała Pru, Millie i ktoś jeszcze, ale do tego dojdziemy. Jeśli nie oglądacie, to wiecie, że ja rzadko przed opisem fabuły skupiam się na opisywaniu bohaterów, ale tutaj to po prostu sytuacja tego wymaga, ponieważ Amanda Prowse tak genialnie wykreowała wszystkich bohaterów, słuchajcie, tych pierwszo-, drugo-, trzecioplanowych, że ma się wrażenie, że to są ludzie z krwi i kości. Nie ma tam ani jednego zbędnego bohatera, ani jednego zbędnego opisu. Wiecie, o co mi chodzi? Zdarza się tak, że jeżeli książka jest źle skonstruowana, tak ją czytamy, to myślimy sobie, no ale po co tutaj jest ten opis, a w ogóle, nie wiem, panią X to najchętniej bym wyrzuciła, ona w ogóle psuje całą radość czytania. Nie. Ta książka to jest idealnie skomponowana układanka. Najważniejszą postacią jest oczywiście Pru, główna bohaterka, ale także jej kuzynka Millie i Bobby. Bobby jest córką brata Pru, który niestety miał problemy z narkotykami, zmarł. Dziewczyna trafiła pod skrzydła Pru i Millie i słuchajcie, one otoczyły ją tak ogromną miłością. Dziewczyna była rozpieszczana, niczego jej nie brakowało. Kiedy je poznajemy, trwają właśnie takie wstępne przygotowania do ślubu. Kto kiedykolwiek brał w tym udział, to wie, że to jest mnóstwo uśmiechów, radości, przymierzania sukien, rozmawiania o detalach. Więc książka zaczyna się mega, słuchajcie, sympatycznie. Chociaż ja od razu zwróciłam uwagę na to, że Bobby jest tak naprawdę centrum życia tych kobiet. I słuchajcie, ja tutaj ich nie oceniam, to jest ich osobisty wybór, tylko że ja zaczęłam się w tym momencie zastanawiać, co takiego wydarzyło się w ich życiu, że dwie kobiety, tak, będące dla siebie rodziną, a zarazem przyjaciółkami, wspólniczkami w biznesie, podjęły takie decyzje, które sprawiły, że nigdy nie wyszły za mąż, nie urodziły dzieci i całym ich światem jest cukiernia i Bobby. Wiecie, jak to bywa w życiu, nie zawsze wszystko jest tak, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. I autorka powoli zaczęła takimi drobiazgami burzyć ten idylliczny obraz, z jakim się spotykamy na początku książki. I powiem Wam, że kiedy jest taki moment, gdy Pru zastyga na głos skrzypiących schodów, to w mojej głowie od razu taki dzwonek, jakiś alarm się włączył, że z tym będzie związana jakaś historia i autorka na pewno do tego wróci. Mogę Wam w tym momencie powiedzieć, że moje przeczucia mnie nie myliły i rzeczywiście z tym wiąże się dość smutna, dosyć taka nawet przerażająca historia, ale niestety nie będę Wam do końca mogła zdradzić, o co dokładnie chodzi. Dość szybko dowiadujemy się, że Pru co miesiąc wpłaca komuś 1000 funtów. To jest ogromna kwota. W tym momencie to już trybiki w mojej głowie tak pracowały, ale nie zdążyłam wyjść na wyższy poziom dedukcji, gdy niestety musiałam się zmierzyć z ogromną tragedią. Niestety ginie
kilka osób. Wielu bohaterów będzie miało wrażenie, że cały ich świat wywrócił się do góry nogami. A ja miałam takie wrażenie, że dosłownie emocjonalnie koziołkuje, bo wiecie, tutaj pełnia szczęścia i nagle ten wypadek i konsekwencje, jakie z niego wypłynęły, powiem wam, że ja przeżyłam ogromny szok. Jeśli myślicie, że to jest maksimum emocji, które przygotowała dla was Amanda Braus w Szczypcie Miłości, to muszę was zaskoczyć, to jest dopiero początek. Pewnie mnie tak słuchaliście, a gdzieś tam w tyle pojawiała się myśl, ale gdzie jest ta wielka tytułowa miłość? Otóż pojawia się w życiu naszej głównej bohaterki Prue, jej pełne imię to Prudence, pojawia się w jej życiu w najmniej oczekiwanym miejscu i momencie. Oto w wieku 66 lat spotyka owdowiałego polityka. Słuchajcie, myślę, że mogę zaryzykować i powiedzieć, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Coś niesamowicie zaiskrzyło. I autorka tak cudownie to opisuje, bo wiecie, z jednej strony mamy Prue, która nigdy do tej pory nikogo nie kochała, intensywnie nie kochała, która nigdy nie miała możliwości wtulić się w ramiona ukochanej osoby. Mamy Christophera, który stracił ukochaną żonę i myślał, że nikt nigdy już nie wypełni tej pustki, jaka pozostała po niej w sercu. Ale jednak los chciał, że się spotkali. Przyglądałam się temu rodzącemu uczuciu z wielkim takim wzruszeniem. Wiecie, kiedy patrzyłam, jak z taką czułością siebie drobnymi krokami odkrywają, to było tak piękne, ale przypominam, w tyle wciąż mamy tą wielką tragedię, która się wydarzyła. I niestety, główna bohaterka wyjawia nam też, że skrywa od wielu, wielu lat pewien bardzo ważny, ciężki dla niej sekret. To właśnie z powodu tej tajemnicy nigdy nie założyła rodziny, nigdy nikogo nie pokochała i podjęła pewne życiowe decyzje. Jak widzicie, Christopher jest politykiem, a polityka plus sekrety to często równanie na katastrofę i stratę stanowiska. Gdy poprzez retrospekcję poznawałam życie Prue i tę tajemnicę, którą skrywa, to powiem szczerze, zdałam sobie sprawę, że wiele osób może ją potępiać. Ja osobiście nie potrafię. I powiem wam, że dosłownie moje serce drżało. Ja cały czas zastanawiałam się, czy Prue się odważy, czy ona wyzna ten sekret Christopherowi, jak on zareaguje na to, czy dla miłości poświęci swoją karierę polityczną, czy też ją okrutnie porzuci. Z kilku powodów psują się też relacje pomiędzy Prue a Millie, które całe życie były dla siebie oparciem. I w pewnym momencie w książce mam takie wrażenie, że dosłownie wszystko się zawaliło. Cóż mogę wam powiedzieć? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy Prue z Millie się pogodziła, co było powodem ich konfliktu, jeśli chcecie się dowiedzieć, czy sekret Prudence wyjdzie na jaw i czy to wpłynie na relacje z Christopherem, dowiecie się oczywiście, gdy sięgniecie po tę książkę. Ja dla smaczku dodam tylko, że pojawi się pewien noworodek i że autorka wielokrotnie, ale to wielokrotnie was zaskoczy. Ja jestem urzeczona stylem, w jaki pisze autorka. Na pewno sięgnę po kolejne jej książki. I takim głównym przesłaniem chyba tej książki jest to, że ta wielka miłość pojawi się w twoim życiu w najmniej oczekiwanym momencie, że życie jest pełne niespodzianek, że trudne wybory, które kosztują nas czasami bardzo wiele, niestety czasami rzutują na nasze całe życie, że zło, które popełniamy, nie zostaje, tak wiecie, bardzo łatwo zapomniane i ma swoje konsekwencje. Wierzę w to, że sięgniecie po Szczyptę Miłości, że dacie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tej pozycji. Ja czekam oczywiście na wasze komentarze. Co wy sądzicie o takiej niespodziewanej miłości? Być może zdarzyło wam się, słuchajcie, wśród waszych najbliższych, że dotykała ona osoby po 60 roku życia, tak jak w przypadku Prue. Dajcie mi znać, czy w waszym otoczeniu zdarzały się takie, wiecie, cudowne love story. Kocham czytać o takich rzeczach, więc dajcie znać w komentarzach. Ja spośród waszych odpowiedzi wybiorę jedną osobę, do której powędruje Szczypta Miłości. Na wasze komentarze czekam tradycyjnie 14 dni. Po tym okresie wybiorę zwycięzcę i do niego powędruje Szczypta Miłości. Ja bardzo dziękuję wydawnictwu kobiecemu za to, że po raz kolejny umożliwiło mi przeczytanie tak cudownej książki. Zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.